Witam Was serdecznie z pięknego Paryża, z jednego z najbardziej kozackich futbolowych miast w Europie. To właśnie tutaj przygotowuję na kanał To Angry Man materiał z wielką piłką w tle i bohaterką w roli głównej, ale na razie to kwestia top secret. Skoro jestem tutaj i wciąż nie mogę zapomnieć o tym, co wydarzyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to czas na vloga na temat meczu i konsekwencji, które on ze sobą niesie. Misja Katar. Zaczynam. Zanim o tym meczu, to o Zbigniewie Relidze, bo czytałem jego biografię podczas lotu do Paryża. Biografię wydaną przez wydawnictwo Agora. Zbigniew Religa był wielkim fanem piłki nożnej. Kibicem górnika Zabrze, przez większą część swojego życia mieszkał w Zabrzu i tam tworzył, a później kierował kliniką kardiochirurgiczną. Oglądał wiele spotkań reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim i ogólnie miłował futbol. To była jego wielka namiętność. I w tej książce, która jest jego biografią, nie chodzi o pozycję człowiek z sercem w dłoniach, bo to jest wywiad Rzeka z profesorem, pada taki tekst, że Zainspirowany był Ojcem Chrzestnym, i w książce Puco mamy taki fragment, jak Don Corleone mówi: Całe nasze postępowanie winno być podporządkowane zdobyciu i utrzymaniu władzy, no bo wiadomo, że mafia karmi się władzą i pieniędzmi. I Zbigniew Religa całe swoje postępowanie podporządkował niestety też życie rodzinne tworzeniu polskiej kardiochirurgii na nowo i zmienianiu opinii na jej temat na świecie, no bo kiedy on był początkującym kardiochirurgiem, to śmiano się chociażby w Stanach Zjednoczonych, że my operujemy w szpitalach tylko psy. I mam wrażenie, że Czesław Michniewicz jako jeden z pierwszych trenerów, albo pewnie jedyny w ostatnich latach, potrafił podporządkować całe swoje postępowanie, umysły piłkarzy, ich zaangażowanie jednemu konkretnemu celowi i jednemu konkretnemu meczowi. I między innymi Dlatego wygrał. Słowa Kamila Glika o tym, że było to spotkanie dziesięciolecia, są najlepszym podsumowaniem tego, w jaki sposób wydobył z polskich piłkarzy Michniewicz energię, bo Glik powiedział tak, nie interesuje mnie, co będzie jutro pojutrze za dwa, za trzy tygodnie. Nie interesuje mnie moja kontuzja. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz dziesięciolecia. Analiza tego spotkania powinna rozpocząć się od Wojciecha Szczęsnego, bo to on nam ten wynik uratował. To on utrzymał reprezentację w takim komfortowym stanie. W strefie komfortu, czyli wyniku 0 do 0, bardzo trudno jest Polakom, i udowodniły to ostatnie lata, wyciągnąć wynik zwycięski, kiedy przegrywamy, kiedy pierwszy tracimy bramkę. Za sozy potrafiliśmy remisować, ale wygranie to jest dla Polski ekstremalnie trudne zadanie. Stąd ta interwencja Wojtka przy strzale Forsberga, pierwszym z pierwszej odsłony meczu, waży cholernie dużo. Uwielbiam szukanie takich analogii, które. Świadczą jakieś błyskotliwości, kojarzeniu faktów, ćwiczą mózg. Analogii, które związane są z jakimiś spektakularnymi interwencjami, bramkami, strzałami, podaniami z przeszłości. I moim zdaniem to, co zrobił Szczęsny, to w skali Wojtka, w skali trudności od 0 do 10 jest 8,5, ale kiedyś podobną, aczkolwiek bardziej spektakularną paradą popisał się Gianluigi Buffon, i było to w meczu. Juventus Real Madrid, kiedy Ronaldo fenomenalnie w niebieskiej koszulce biegał jeszcze w Drużynie Królewskich. Nie mam praw do pokazania tego w formie wideo, ale link umieszczam w opisie. I tamta interwencja to było 10 na 10. To jest pewnie w historii gier Gianluigiego Buffona, wiecznie żywego, jedna z najbardziej kluczowych parad bramkarskich. Dlaczego cieszy mnie to, że szczęsny tak świetnie spisał się w tym meczu. Nie dlatego, że go lubię personalnie, ale dlatego, że on przeżył pewną, jak to mawiają Włosi, opowieść wigilijną. Jak ktoś z Was czytał Dickensa, to wie, że był tam skąpiec, postać, która niespecjalnie dała się lubić, a później objawił mu się duch i doszło do takiej ewolucji tego człowieka. Nie inwolucja, a ewolucji. Poszedł w dobrą stronę i stał się postacią altruistyczną. To jest taka książka, którą Włosi często przywołują, chcąc pokazać, że piłkarz przeszedł drogę od antybohatera do bohatera i sam byłem świadkiem tego, jak szczęsny kompromitował się chociażby w meczu z Udinese, czy naocznie, to widziałem na stadionie imienia Diego Armando Maradony, w spotkaniu Napoli-Juventus. Wtedy rzucał się jak worek ziemniaków. I wówczas Allegri był krytykowany, bo przypomnę Wam, że Massimiliano Allegri opowiedział się za Polakiem zdecydowanie na samym początku swojej ponownej pracy w Juventusie i powiedział, że nie chce Gianluigi jego ze względów charakterologicznych. Pamiętam, że Wojtek zadzwonił do mnie, to było lato, i poinformował mnie, że dyrektor Wabene chce, aby on został w drużynie. I że to jest pewniak. Wtedy ta sytuacja była o tyle kontrowersyjna, że włoskie media pisały, że Donnarumma będzie na 99% piłkarzem Juventusu. No i nie chciałem się z tym newsem wygłupić. W każdym razie, Max widział w Wojtku numer jeden. Bezdyskusyjnie. I co jest interesujące pod kątem statystyk, bo one mówią prawdę. Juventus w ostatnich miesiącach w Lidze. Pomijamy aspekt spotkania z Villarrealem, bo to była kompromitacja. Grał coraz lepiej w obronie, ale nie tylko to jest zasługa defensorów, ale i Szczęsnego. W tym momencie Szczęsny jest piątym bramkarzem pod kątem skuteczności interwencji procentowej w Serie A. Jest golkiperem, który razem z Handanowiciem zachował najwięcej czystych kąt, bo 12. Jest bramkarzem, którego reakcje zapobiegły, podobnie jak w przypadku Majka Meniana, niemal identycznej liczbie straconych bramek. Ergo Szczęsny popełnił mniej błędów, które doprowadziły do bezpośredniej utraty bramki, niż miał na koncie tych kluczowych interwencji, które pozwoliły Juventusowi gola nie stracić. Zresztą pod kątem statystyk on i Mike Menion uchodzący za jednego z najlepszych, albo najlepszego bramkarza w tym momencie w Serie A, są niemal jak bracia bliźniacy. Był taki jeden moment, kiedy Wojtek obronił piłkę po strzale kulusewskiego w drugiej połowie i realizator pokazał go na zbliżeniu. I wówczas widać było, że szefuje. Mowa ciała była jasna, i ja sobie pomyślałem, cholera, ten gość dzisiaj Gola nie straci. A w ostatnim roku my bramki nie straciliśmy. W jednym meczu z San Marino, jednym z Andorą, a graliśmy po dwa spotkania z tymi słabeuszami, i jednym z Albanią. Kamigli, który ma co pitolić. Najlepszy reprezentacyjny obrońca w XXI wieku. Obrańca, którego spokojnie moglibyśmy jako wyjątkowego piłkarza wyciągnąć z obecnej drużyny i przenieść do lat 90. czy nawet 80. i by się w ogóle nie odróżniał od tamtych piłkarzy. Moim zdaniem Glik jest zawodnikiem ponad uniwersalnym, pasującym do każdego pokolenia. I ktoś powie: to było igranie z ogniem, to było przesadne ryzyko, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. To piłkarze podejmują decyzje na bazie czucia własnego organizmu w rozmowach z trenerami. Ja wiem, że sami Kedira Przyznał się trenerowi Joachimowi Lewowi, że ma mini uraz przed finałem mundialu. No ale gdyby miał może inną osobowość. Gdyby ten uraz nie był poważny, gdyby mógł grać mimo wszystko na środkach przeciwbólowych, to pewnie to ryzyko by podjął. Piotr Zieliński. Zazwyczaj występuje w roli jego obrońcy, ale muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie cholernie irytuje, a mianowicie to, że wynik jest Bogiem. Wynik jest Bogiem w XXI wieku bardziej niż w innych epokach futbolowych. Do momentu zdobycia bramki, odzyskania piłki w stylu Smolarka z meczu z Belgią, tego eliminacyjnego do Euro 2008, Zieliński gra słabo albo bardzo słabo. W mojej ocenie do tamtego momentu był to jeden z najgorszych występów reprezentanta Polski w koszulce narodowej. Ale strzela gola i ludzie dokonują mitologizacji tego występu. Widziałem to w live'ie na Instagramie, kiedy odniosłem się bezpośrednio do tego spotkania tuż po jego zakończeniu, gdzie było wiele komentarzy zielu top. To nie był występ top. To był moment, w którym on zachował się top. Natomiast holistycznie oceniając jego występ, Pewnie był to jeden z gorszych Piotra Zielińskiego w reprezentacji Polski. Podoba mi się zdanie Marcelo Bielsy, który mówi, że porażka i zwycięstwo służą niepotrzebnemu wzmocnieniu przekazu. Czasami one wykrzywiają, wynaturzają rzeczywisty przebieg rywalizacji i postawę konkretnego piłkarza. Na przykład, grasz w słaby mecz i strzelisz gola i jesteś kozakiem w opinii ludzi, bo wygrałeś spotkanie i trafiłeś do siatki. Grasz dobrze, ale przegrasz mecz? I ludzie obniżają Twoją wartość, bo wynik jest Bogiem. Jakub Moder. Nie ma w Polsce piłkarza takiego jak on. Nie ma zawodnika, który jest tak kompleksowo zbudowany, przygotowany do uprawiania tego zawodu. Mam na myśli cechy fizyczne i psychiczne. Nieprawdopodobny spokój. I ja widziałem to podczas wielu spotkań oglądanych z udziałem Jakuba Modera, ale także w takiej bardzo symbolicznej scenie. Jak pojechałem do Drawska żeby zrobić o nim reportaż, a on w niedzielę grał sobie z kumplami w siatko-nogę z kolegami z gimnazjum, kolegami z podwórka i robił to w taki sam sposób, w jaki biega po boiskach Premier League czy w meczach reprezentacji Polski. Najlepszy materiał w młodym pokoleniu polskich piłkarzy. Sebastian Szymański przywraca wiarę w polską szkołę dośrodkowań. Wreszcie ktoś w tym kraju potrafi w biegu albo czasem ze stojącej piłki dośrodkować precyzyjnie. To co zrobił w momencie podania w kierunku Bednarka, przystanie 2 do 0 to była wrzutka a Kamil Kosowski. I ja nie pamiętam od czasów Kamila Kosowskiego, żeby ktoś w taki sposób piłkę podawał w obręb szesnastki. Jacek Krzynówek robił to w innym stylu, bardziej siłowo. Występ Szymańskiego, który jest jednym z największych polskich piłkarzy mających technikę, szybkość, ekspozywność i przerzutkę, to jest kolejny plus tego meczu. Robert Lewandowski Nikt w tak hipnotyzujący sposób, no może poza Neymarem, ale to bywa bronią obosieczną, nie wykonuje rzutów karnych jak Lewandowski. Spróbujcie zobaczyć to jeszcze raz z perspektywy zabramkowej i pobawcie się w próbę interwencji bramkarskiej. Głupiejecie. Stąd ci bramkarze często w przypadku rzutów karnych wykonywanych przez Lewego zostają w punkcie, nie ruszają się, bo on tak nimi kręci, ma taką oszukańczą metodę wykonywania rzutów karnych, że człowiek głupieje. Kiedyś napisałem taki tekst w tygodniku Piłka Nożna, że w mojej ocenie Czesław Michniewicz zrobił przełom w momencie, kiedy objął reprezentację do lat 21 i w wywiadzie po meczowym, Po spotkaniu ze Szwecją powiedział, że dla niego był to game changer, bo wyrwał się z ligowej Młódzki, zobaczył trochę inny świat, pospotykał się z innymi trenerami i musiał siłą rzeczy oddychać europejską piłką, bo tam też grali jego piłkarze, nie wszyscy, ale grali. I to był moment przełomowy, decydujący. Stąd myślę, że później do pewnego momentu lepiej mu szło w Legii Warszawa, bo stał się bardziej międzynarodowym trenerem. Muszę Wam powiedzieć, że z Michiewiczem łączą mnie, nie chcę powiedzieć, szczególne relacje, bo to byłaby przesada, ale w momencie, kiedy on był na aucie, kiedy był persona non grata, to Janusz Masałaj, ówczesny szef Orange sport telewizji, w której ja pracowałem, dał mu robotę. Pamiętam, że miałem dziewczynę w Gdańsku. A pociąg w jedną stronę do Trójmiasta Miasta z Warszawy jechał 7 godzin. I nigdy w redakcji nie chciał tam jeździć i meczów komentować no bo ta droga była mordego, a dla mnie to była do rado Jechałem, komentowałem meczarki czy lechi, później spotykałem się z dziewczyną i było git. I tak z Michniewiczem, jak sobie liczyłem podczas lotu do Paryża, to skomentowałem pewnie z 70-80 meczów, także pierwszej ligi. I to były dwa etapy. Pierwszy, kiedy go zwolniono z Arki Gdynia, kiedy nie miał roboty i na tapet weszły połączenia, dokładnie 711. Janusz i zrobił z nim taki program. To był program Dwa Fotele, który został opublikowany w 2010 roku, w którym po raz pierwszy Michniewicz opowiedział o tym w taki sposób dość szczegółowy. I ten program oglądał Sylwester Cacek, ówczesny właściciel Widzewa. I pamiętam jak dziś, bo jechaliśmy na mecz z Krakowią, który Widzew zremisował 2 do 2, radosów, Radosław Matusiak przestrzelił rzut karny w fatalnym stylu, że Cacek jako jeden z argumentów zadzwonienia do Michniewicza użył właśnie tego programu. Po prostu zrobiło mu się żal trenera, który nie jest skazany, jest zamieszany, miał 711 połączeń z fryzjerem, ale pracować w zawodzie może i te robotę mu dało. I to był taki przełom po jednak kilkunastu miesiącach bez kiedy w jego głowie pojawiały się różne myśli. Później, kiedy Czesław Michniewicz został zwolniony z Zagłębia Białystok, komentowaliśmy taki mecz w Grudziądzu. Olimpia grała z Górnikiem Łęczna, Górnik prowadzony przez Jurija Szatałowa zapewnia sobie awans do Ekstraklasy. Oberwanie chmury w Grudziądzu, jakieś prowizoryczne stanowisko komentatorskie, na które pada deszcz. My przemoczeni, dwie godziny później ma się odbyć finał Ligi Mistrzów. Pomiędzy Realem a Atletico, ten legendarny w Lizbonie z bramką Ramosa w 92 minucie 48 sekundzie. I absolutnie przemoczeni, idziemy do pokoju w Grudziądzu, gdzie prezes zaprasza nas na oglądanie tego spotkania, i ja mówię do Cześla: słuchaj, ja nie chcę pracować tylko przy pierwszej lidze. Ja bym chciał pracować przy takim meczu, zobaczyć trochę innego świata, poznać trochę innych trenerów, innych piłkarzy, bo ja czuję, że się nie rozwijam. I pamiętam, że on miał takiego białego iPhona, spojrzał na mnie i mówi Mateusz, ja obserwuję to środowisko trenerskie, piłkarskie w Polsce i ja też wiem, że mógłbym pracować w klubie, który walczy o mistrzostwo, o puchar, w klubie, który ma jakieś ambicje, a nikt mnie nie zatrudnia. Czasami trzeba przeczekać. I ja myślę, że akurat on jest gościem, który umiał czekać na to, co ma dzisiaj. Tomasz Asyński. Obecny prezes Olimpii Grudziądz opowiedział mi, że kiedyś spotkali się z Michniewiczem na gali piłki nożnej. Oni mężczyźni z niewielkich miast. I nad ranem poszli do pokoju hotelowego, gdzie się doprawiali i Michniewicz w przypływie takiego wzruszenia, i to wzruszenie widać było po meczu z reprezentacją Szwecji, powiedział Tomek patrz, my proste chłopaki z małych miasteczek, czy małych miejscowości, zawędrowaliśmy na galę piłki nożnej, gdzie spotykają się najważniejsi ludzie w polskiej piłce i gdzie ci ludzie też są nagradzani. To już był dla nich sukces. Więc ja sobie wyobrażam, co czuł Michniewicz po zwycięstwie nad reprezentacją Szwecji. Adam Nawałka powiedział mi kiedyś takie zdanie, że kto mądrzej pracuje, inteligentniej, kto poświęca się w całości swojej robocie, ten dostaje od losu zwrot. Los sprzyja najbardziej pracowitym. Los uśmiecha się do najbardziej pracowitych. I w ostatnich tygodniach w mojej ocenie Michniewicz wykonał tytaniczną pracę, żeby nie spieprzyć tego meczu. To, co mi się podobało w błyskawicznym wyciąganiu wniosków, to była modyfikacja taktyki, zrezygnowanie z Recy i postawienie na innych piłkarzy niż pewnie ktokolwiek mógłby sobie wyobrażać. Poza tym, do jasnej cholery, po co nam taki selekcjoner, który wyselekcjonuje taką grupę 11 piłkarzy na boisku, jaką wyselekcjonowalibyście Wy i ja? Po co nam gość, który będzie stosował takie pomysły, jakie nam rodzą się w głowach? To ma być gość, który myśli w sposób ekstra. I taktyka na mecz ze Szwecją była znakomita. Wydaje mi się, że Michniewicz wiedział, że nie jesteśmy w stanie wygrać z nimi podczas otwartej rywalizacji. To znaczy, nie jesteśmy w stanie zdominować ich w przekroju całego spotkania i musi być to strategia odcinkowych konfrontacji. Maksymalnego sposobu wykorzystania odcinkowych sytuacji do zwycięstwa. My to umieliśmy, Szwedzi tego nie potrafili, sprzyjało nam szczęście, ok. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię docenienia, powiem tak: po zdobyciu drugiej bramki, nie widziałem od wielu, wielu miesięcy reprezentacji Polski odbierającej piłki w trzeciej tercji boiska tak często, jak robiła to kadra Michniewicza, i tak dominującej w tamtym fragmencie, w tamtym odcinku przebieg tego meczu szacunek. Na końcu historia, która porusza moją strunę, bo to jest kwestia stricte dziennikarska, a więc pewna wojenka szermierka Słowna Michniewicza, który odgryzał się dziennikarzom stojącym w opozycji do niego. Wiadomo, że często dziennikarze kierują się zasadą nieserdeczności względem postaci X ze względu na swoje uprzedzenia, czasami kompleksy, a jak to w tym przypadku bywa niechęć względem chyba przyjaciela Czesława Michniewicza, czyli Krzyśka Stanowskiego. Zresztą Krzysiek ma tego świadomość, bo bywały takie momenty, kiedy mówił, że Czesław obrywa za niego, a czasami on obrywa za Czesława. Czy podoba mi się to, co Michniewicz powiedział na temat dziennikarzy sportowych? Nie. Bo gdyby tego nie powiedział, pewnie pokazałby, że wybiera elegancję. On tej elegancji nie wybrał. Czy rozumiem, że poirytowany w przypływie emocji tak się wypowiedział? Okej, okay, rozumiem bo to jest ludzkie. Natomiast czy to coś daje? Nie. Czy jakikolwiek sukces Czesława Michniewicza zmieni podejście dziennikarzy, którzy tworzą gremium nielubiące i niechętne jemu? Nie. Chociażby został mistrzem Europy, chociażby wywalczył tytuł mistrza świata, i tak grupa pewnych dziennikarzy nie zmieni zdania na jego temat. To jest ten kamień w bucie, który będzie go uwierał. Ale serbowie mają takie znakomite przysłowie, jak ci za dobrze w życiu, to włóż sobie kamień do buta i idź. Żeby coś cię irytowało, żeby nie zawsze było idealnie. Na koniec jeden cytat. Kiedy Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski i zaczęto analizować 711 połączeń i ten temat na nowo podnosić, napisałem mu takie zdanie. Nie dotrzesz do celu, jeżeli będziesz rzucał kamieniem w każdego psa, który pojawia się na Twojej drodze i na Ciebie szczeka. Odpisał, że kiedyś tego użyje. A tymczasem wesoły, zadowolony, szczęśliwy, pozdrawiam Was z Paryża które z Katarem ma dużo wspólnego, ale o tym w innym materiale i obiecuję, że na kanale Tułem Men będą pojawiały się tylko lepsze materiały. Dzięki za uwagę. Pozdrowienia. Ciao.